Tytuł kursu: Elementy przekazu reklamowego. Moduł: Etyka w reklamie. Reklama jako komunikacja perswazyjna. Wpływ emocji na postrzeganie i skuteczność reklamy. Psychologia wizualnej i fonetycznej części przekazu reklamowego. Temat: CSR. Ostatnimi czasy dużo mówi się i słyszy o CSR. Czym tak dokładnie CSR jest? To koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, czyli wszelkie działania prospołeczne i proekologiczne. Przedsiębiorstwa inwestują w środowisko i chcą być jak najbardziej eko. CSR uwzględnia także potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i grup interesariuszy. Jednak CSR to nie tylko dawanie. Jak twierdzą specjaliści, korzyści wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu są dla przedsiębiorstw naprawdę satysfakcjonujące. Istnieje wiele kluczowych korzyści wynikających z zaangażowania firmy w ideę zrównoważonego rozwoju. Budowanie swojej reputacji poprzez zadania prospołeczne kształtuje pozytywny wizerunek firmy, który w dłuższym okresie może przełożyć się na zysk. CSR daje nam także większe możliwości współpracy z partnerami biznesowymi i administracją państwową, a co za tym idzie, łatwiejszy dostęp do środków publicznych i innych zewnętrznych źródeł kapitału. I co ważne, CSR pomaga zmniejszyć ryzyko występowania sytuacji kryzysowych w firmie. Władze spółki, które zainicjowały i podejmują działania w obszarze CSR, są zawsze pozytywnie postrzegane. Przykładem działań CSR może być akcja firmy produkującej wodę butelkowaną. Pamiętacie Państwo powódź w 2010 roku? Cała Polska obserwowała walkę z wielką wodą. Wszyscy starali się pomóc. Wyżej wspomniana firma zorganizowała na Facebooku akcję Zostań fanem, a my przekażemy w Twoim imieniu butelkę wody dla powodzian. Pomysł niesamowicie prosty i oczywiście zgodny z filozofią CSR. Firma nie oczekiwała w zamian za to pieniędzy. Zyskała jednak świadomość marki. Akcja doskonale wpasowała się w aktualne wydarzenia. CSR co roku zyskuje większe zainteresowanie w gronie przedsiębiorców. Wzrost popularności przejawia się w szeregu inicjatyw w zakresie akcji charytatywnych, ochrony środowiska naturalnego i zgodnych z prawdą informacji o produkcie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.